No ja się bardzo cieszę, że no bo zagrałem dużo takich różnych ról, ciężkich, jakichś takich romantycznych, że w końcu dostałem taką szansę, żeby zagrać w takim filmie, który jest dowcipny, lekki i jakby niesie za sobą jakąś nostalgiczną treść, za jakimiś czasami, które gdzieś odleciały, już uszły. No i co? To mnie cieszy, że mogę po prostu gdzieś się pokazać z innej strony niż zwykle i też jakby objawić swoją pracę jako coś niekoniecznie takiego dociśniętego zawsze i takiego bardzo serio. Ja raczej widzę PRL jako taki okres bardzo brutalny i bezwzględny, no i no, taki cały element rozpatrywania nostalgicznego i takiego radosnej idylii życia pozbawionej problemów nie jest mi zbyt bliski. Nie wydaje mi się, żeby po prostu w jakiejś utopii dało się za ludzi wszystko załatwić i pozbawić ich jakichkolwiek po prostu instynktów samozachowawczych, co zresztą historia pokazała. No, ale oczywiście kino to jest kino i w kinie po prostu świat jest kreowany przez reżysera, który pokazuje swoją wizję. Ja jestem bardzo młody, więc jakby nie postrzegam, już mi bliżej do 30 w sumie, nie postrzegam tego czasu jakby w sposób taki nostalgiczny.